Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to wyścig szosowy w Kowalu, czyli praktycznie pod samym nosem, 13 km od mojego domu, który odbywa się 2 lipca. Wyścig organizowany przez moich kolegów z dawnego klubu Lumak WTR Włocławek i jest to bardzo dla mnie ważny wyścig, bo może nie są to mistrzostwa Polski czy świata, ale jest to naprawdę bardzo fajny, lokalny wyścig, gdzie w tamtym roku zająłem 2 miejsce i było to organizowane jeszcze jako maraton. Tym razem jest to organizowane jako wyścig, gdzie na starcie stanie ponad 120 osób. Miało być 120, ale chyba tam wyjdzie 130 parę. Zobaczymy, czy wszyscy dojadą, czy wszyscy się odważą, bo dzisiaj pogoda jak na lato troszeczkę niepewna. Na pewno będzie znowu dużo wiatru, jak w Skierniewicach i może popadać trochę deszczyk. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się rozpogodzi i że naprawdę aura dopisze. Jednakże to nie jest jedyna rzecz, którą dzisiaj będę robił na rowerze, bo zaraz po samym wyścigu wracam do domu, zmieniam rower i jadę rowerem nad morze. Trasą Wisły 1200, bo generalnie miało być tak, że ten wyścig wstępnie był planowany na tydzień wcześniej. I miałem zamiar udział wziąć w wyścigu właśnie tym szosowym i tydzień później wystartować w Wisełce 500, gdzie meta jest niedaleko akurat miejsca, gdzie moja rodzina już tam przebywa i czeka na mnie, ale że wszystko się skomplikowało, jadę teraz rowerem na wyścig, wracam i jadę nad morze. Więc jest to niedziela, gdzie wczoraj wystartowali już zawodnicy Wisły 1200. Dzisiaj startuje Wisełka 500, więc jak wszystko dobrze pójdzie, to może kogoś po drodze jeszcze spotkam, ale to już będzie w osobnej relacji. Teraz skupmy się na wyścigu. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Lecę. Póki co pogoda jest w kratkę, trochę wieje, wychodzi słońce i przelotne deszcze, więc no dzisiaj będzie ciekawie. Także będzie się działo. Będę prosił o bezpieczną jazdę, to za chwilę. Natomiast o samym starcie. Start odbędzie się o godzinie 11 dokładnie. Jest to start wspólny dla wszystkich zawodników, zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Brawo! To jak tam? Ja nie mogłem wstać, kurwa, siedem. Też mi tak. Jak Patryk? Który ty byłeś? Kurwa, nie. Chyba za tobą w ogóle. Ja to przyjdzie, no trochę za wcześnie. Chociaż nie miałem siły. Mi to już nogi tak betonowało. A to pierwszy był? Ten z Poznania też. Na torze się pociągu. Brawo. Teraz nas. Chciałem, że się cały rok, ale nie ma nie, ty. Piłem tak jak zawsze. A kurde, to nie, dziękuję. Mamy, można trenować dalej. Tak, można, na pewno. Gratulujemy. Gratulacje. Wiesz, medal póki dają, ty. Jak było? Ciężko, ale daliśmy radę. Dobry. Cześć. Ale przejechali. Zawodnicy powinni 40 roku życia. Na końcu. Wczorajszy trening się wam przydał, nie? No. Byłem drugi. Czyli równo jechałeś. Nikolaj i Nikolaże finiszują w swoich kategoriach. Bardzo ważne to są... Bardzo ważne przejazdy to są. Trenowaty nawet dobre, bo 274, NP 317 to nie jest tak źle. O, nawet Maxa mi pokazała 1150. No to jak na wyścig, to nie jest źle. No było niedobrze. Uwaga, uwaga! Ale grupa, ja sobie... Kolejni kolarze, uwaga, wjeżdżają na linię mety. Bardzo duża tutaj jest grupa kolarzy. I finisz! Dowiaduję się tutaj, że to bardzo ciężki wyścig był ze względu na warunki atmosferyczne przede wszystkim. Czas na szybkie podsumowanie. Dojechałem w czołowym peletonie, więc bardzo mnie to cieszy. Ekipa się, co okazało, dosyć mocna. Nasz peleton to był jakiś 20-osobowy i tempo było nawet dobre, bo średnia 40. Jestem zadowolony. Dosyć duże waty się wykręciły, ale jakoś mocno się nie ujechałem, więc chociaż tyle dobrze. Dobra, jeszcze chwila i czas jechać w daleką podróż. Silno. Julkowski Piotr, miejsce trzecie, Kopernik Toruński, Pierniki Team, zapraszam. Widzieliśmy już tutaj pana Piotra. Raz jeszcze Miłosz Błaszczyk z Włocławka, Lumak WTR Włocławek, miejsce drugie. To są kolejne pieniądze dodawane do poprzedniej puli. I miejsce pierwsze. Małas Marcin z Bydgoszczy, Centrum Rowerowe.pl, AZS Politechnika Gdańska. Słyszeliśmy to już kilkukrotnie. My jedziemy cały czas prosto jak Wieszek na Bydgoszcz i wtedy tam długi dystans skręcamy w prawo na Ostrołęsko, a krótsze... Serdeczne gratulacje. To jest ten najważniejszy obrazek dzisiejszego wyścigu. Działo się, działo, działo. Okej, okay, szybka zmiana scenerii z Kujaw nad morze, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, czy w ogóle udało mi się dojechać nad morze, to dojechałem. Jeżeli jesteście ciekaw relacji, to będzie w następnym odcinku, więc gorąco zapraszam, bo było naprawdę mega ciekawie. A co do samego wyścigu, to powiem szczerze, że naprawdę czapki z głów. Bo chłopakom z Kujaw udało się zrobić naprawdę bardzo fajny wyścig. Speaker, naprawdę pierwsza klasa. Nie sądziłem, że mój kolega Radek będzie takim dobrym prowadzącym. Wszystko zorganizowane naprawdę świetnie. Trasa super. Byli motocykliści, którzy nadzorowali cały wyścig. Świetne nagrody pieniężne. Były nagrody losowe, na przykład dzieci mogły wylosować rower, dorośli na przykład liczniki Wahoo. Licznik Wahoo za 2,5 zł. Porządny licznik. Wydaje mi się, że wszystko było na bardzo dobrym poziomie. Trasa była przemyślana, dobrze zabezpieczona. Pogoda finalnie dopisała, mimo tego, że były wiatry, to jakoś tak mocno. Ja sam osobiście na przykład tego nie odczułem. Co do przebiegu całego wyścigu, to było naprawdę bardzo fajne tempo. Bo chyba po pierwszym okrążeniu średnia była chyba ze 43 albo 44 na godzinę. Było bardzo dużo mocnych zawodników.
Ja jestem z siebie zadowolony, że udało mi się w ogóle z nimi utrzymać do samego końca. Trochę przy końcu brakowało nogi. Niestety nie było jakiejś super, że tak powiem, współpracy, bo jednak były ucieczki, które każda ucieczka została w jakimś tam stopniu skasowana. Wiadomo, jest to kolarstwo szosowe, no to nikt nikomu pomagać nie będzie, jeżeli nie jest się z tej samej drużyny. Ale naprawdę fajnie to wszystko wyglądało, więc mi się podobało, a czy wam, to oczywiście możecie pisać w komentarzu. Mam nadzieję, że jeszcze parę wyścigów szosowych w tym roku zaliczę, bo chciałbym jednak takiego bakcyla szosowego jeszcze trochę złapać, a nie tylko trzaskać długie kilometry gravelowe. Bardzo uwielbiam oglądać kolarstwo szosowe w telewizji, na Eurosporcie, więc raz na jakiś czas wziąć udział w wyścigu takim też można. Już bez parcia na żadnych wyników, ale tak, żeby po prostu to ukończyć z dobrą nogą. Po raz ostatni powiem, że naprawdę czapki z głów, jak to wszystko było zorganizowane. Mega poziom, jak na wyścig dla amatorów. Ja już kończę, bo dojeżdżam do miejsca, gdzie obecnie przebywam. Trzymajcie kciuki za resztę sezonu, bo jeszcze będzie się troszeczkę działo. Trochę szosowo, trochę gravelowo, ale to jak jesteście ciekaw, to subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.